Competence i dzisiaj mamy zadanie. Tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Mianowicie dzisiaj będę chciał, słuchajcie, odblokować Azazela, tak sobie wycelowałem dzisiaj, powiedzmy, moje ambicje. I zagramy po raz kolejny sobie Samsonem, z racji, że ostatnio nie bardzo nam wyszło, ale oczywiście mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni materiał. Dzień dobry, moi kochani! Mam nadzieję, słuchajcie, że macie dzisiaj świetny humor, że macie coś pyszniutkiego do zjedzenia sobie do materiału. Dobra, muszę uważać od razu na dzień dobry, dostałem, kurde, strasznie dużo przeciwników w tym pomieszczeniu. Chociaż przypominam, że gramy Samsonem, czyli każde obrażenia, które oberwiemy, zwiększają nasz damage, moi drodzy. Tak jest. No i oczywiście, kurde, z tradycyjnie smacznej kawusi smakować musi. Dzisiaj kawusia na zimno, widzicie, mi towarzyszy. Stwierdziłem, że co, sobie nagram, kurde, bele. Powiem wam szczerze, że dzisiaj się nie wyspałem. Nie wyspałem się, kurde, miałem jakieś takie... Ciężko mi się dzisiaj spało, powiedzmy, gorzej się troszeczkę czuję, ale generalnie stwierdziłem, że nagram sobie dzisiaj Izaka. Będę miał dla was też informacje. Ale świetny item. Monstro Love. Dobra. Monstro Lung, przepraszam. To jest bardzo fajny item, robiący, kurde, bardzo fajny damage, tak generalnie mówiąc. Więc biorę na pewno. No i generalnie, słuchajcie, mam dla was dzisiaj taką informacyjkę. Chciałem wam już wcześniej ogłosić, powiedzmy, żebyście zawczasu uszykowali się, bądź co, bądź nie wiem. Na urodzinowy stream was zapraszam, ponieważ zaraz jest kwiecień, 9 kwietnia kończę 25 lat, robię się już stary powoli, naprawdę, stary, kurde, i to nie wstał, tylko stary już powoli. I będę robił sobie strumyk, jakoś tak, no wiecie, teraz święta są, z tego co pamiętam, więc chyba w święta mam w ogóle. Ale myślę, że wrócę specjalnie właśnie, żeby zrobić, słuchajcie, strumyk we własne urodzinki w niedzielę. Z tego co kojarzę, poniedziałek jest ponoć wolny potem. Tak słyszałem od kobity mojej. No i zdecydowaliśmy się, że właśnie będę, słuchajcie, robił mój urodzinowy streamek w niedzielę. Zjedziemy sobie wcześniej troszeczkę. Nie wiem jeszcze o której godzinie, więc śledźcie informacje na bieżąco. Obstawiam jakąś 15-14. I na wstępie mogę powiedzieć, że streamek będzie, słuchajcie, no, 2,5 godziny ze wstępu. Ale będzie opcja przedłużania. Stawka nie wiem jeszcze jaka. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę, że już ustaliliśmy, że minimum to w tej chwili jest 12 sekund per złotówka, także nie będzie to duża stawka, ale wiecie, rozumiecie, urodzinowe live'y, prawda, rządzą się swoimi prawami i będę zbierał na rzecz, którą po prostu, no kurde, must have dla mnie, no po prostu marzę o tym totalnie od bardzo dawna, mianowicie chciałbym nazbierać, moi drodzy, o, hajerofancik, fajnie, chciałbym nazbierać sobie na podnoszone biurko. Na podnoszone biurko jeszcze jedną rzecz. No ale ta rzecz nie jest aż taka ważna, powiedzmy. No więc gdzieś tam będzie, powiedzmy, jakiś sobie celik, prawda, urodzinowy. Serdecznie zapraszam. Oczywiście, słuchajcie, donaty to jest sprawa dobrowolna. Jeśli ktoś będzie chciał, to wyślę. Tak z góry wspominam, tak, kochane pieniążki, ślicie widzowie. Ale tak szczerze, to po prostu was zapraszam bardzo serdecznie. Będzie mi po prostu miło, jeśli was przyjdzie w miarę dużo. Jaki repertuar planuję na urodzinowy live? No generalnie myślę sobie, będziemy grać Valoranta, CS-a, Minecrafta też, tak, to będzie jeden z tych wyjątkowych sytuacji, gdzie live z Minecrafta będzie dział się też tutaj, bo będzie to dłuższy live, bo przypominam, że od niedawna wszystkie minecraftowe materiały i streamy lądują na drugim kanale, więc polecam serdecznie subskrybować. Dobra, Celar odblokowaliśmy, mamy dzisiaj jakieś unlocki, range up, przedmiot matki, trochę cinko, dwa spirit hearty mam na kolejne piętro, więc świetnie, liczę, że dzisiaj też pokonamy serce, bo było to bardzo nietrafione ostatnio i dzisiaj próbujemy Gapiego, kurde, mamy łapę Gapiego, więc to jest najlepsze rozpoczęcie, słuchajcie, do przemiany w Gapiego. A ja chyba sobie przy ręce zostanę, to sprawia, że to będzie tak, wiecie co, wypluwało moje łzy co jakiś czas. No ale to ani mocne, ani szybkie, a wolę chyba z dwojga złego mieć tą łapę, bo jeśli zejdę do czerwonych serc, no to będę mógł sobie jeden, powiedzmy, heart zamienić w dwa spirit hearty. Więc to mi się dużo bardziej opłaci. Kurde, drugi item Gapiego, co wy gadacie? Ja pierdyle. W ogóle sprawdziłem sobie, co ja muszę, słuchajcie, zrobić, żeby Azazela odblokować. I się okazuje, wy to pewnie wiecie, ja nie wiedziałem, że muszę zrobić 3 Demon Deal'e. Tak, dokładnie, 3 Demon Deal'e. Także dzisiaj, słuchajcie, liczę po pierwsze na kota z 9 życiami, kurczę, chyba najbardziej bym go chciał. Z itemów Gapiego tak naprawdę, bo dałoby mi to, słuchajcie, zwiększony limit żyćka i mógłbym sobie bez problemu wtedy wszystkie itemy wziąć, jakie dostanę w Devil Roomie. Oczywiście Devil Room dostajemy już tutaj. Liczę, że to nie będzie przeciwnik.
Tylko, że właśnie coś dostaniemy. Shot speed, takie C, okej. Okay. Tragiczny ten Demon Deal jest. No a potęga, ale gunwniany, słuchajcie. Nie, no to po prostu jest tragedia. Ja próbuję, słuchajcie, odblokować Azazela, bo to jest super dobra postać do robienia generalnie bardzo wielu rzeczy tutaj. Are you a wizard? Super. Hell down! Ale się cieszę. Range done! Nie no, super kurde, retrovision. Gorszego pokoju chyba nie mogłem mieć. Ale dobra, lecimy na kolejne piętro, nie ma co się tutaj kurczę blade zatrzymywać. Ja se będę popijał kurde lebele. I co wam mam w ogóle powiedzieć? W ogóle mógłbym wam odpowiedzieć na pewno na jedną rzecz, czyli kiedy Gothic? Bo ostatnio rozpocząłem serię z Gothica. Myślę co do Gothica, słuchajcie, że póki co będę go trochę rzadziej niż Isaaca i Brotato wstawiał, tak szczerze. Ale tak odpowiadając na wasze pytanie, za dzień, za dwa myślę, że będzie goticzek. Jak nie, no to w sobotę sobie zrobię materiał. Czekam, że tak powiem, na zastrzyk energii. Dzisiaj miałem mega ochotę po prostu zagrać sobie Fajzaka. Już wczoraj miałem ochotę, ale już nie miałem sił, bo kurde, wczoraj strumyk był robiony, walowrantowy i w ogóle. Więc sobie jakoś tak, kurde, dzisiaj stwierdziłem, o, siadam do Isaaca. Nie wiem, czy te, kurde, szybkie strzały to są takie dobre, nie? Chociaż nie mam nic penetrującego, więc tak. Nie, dzięki. O, shish kebab, po prostu. Akurat claymeny dostałem, dobra, po jednym. Jepst. Potrzebowałbym tears upa, słuchajcie, i jakiś damage up, bo mam 3,50 ataku. W ogóle żadnego damage upa na razie nie dostaliśmy. Samo w sobie Monstro Low fajnie działa, no bo wystrzeliwujemy wiele tych pocisków. Ale no kurde, nie bije to aż tak mocno, nie? Dobra, ten jest z okiem szybszy. Pięknie, minus jeden. Cyk! Dobra. Weźmy sobie, kurde, ich rozwalmy. Och, więc no co, mam nadzieję, że dzisiaj się nam, słuchajcie, powiedzie odblokowanie chociaż jednej postaci. Moim marzeniem, nawet jak nie odblokujemy dzisiaj Azazela, chciałbym chociaż odblokować, no nie wiem, kurde, kogo. No if, nawet if by była spoko. Okej, trochę niefajne pomieszczenie, bardzo dużo robaczków. Kocham cię, robaczku, aczkolwiek nie bardzo. Dobra, rozwalamy je. Na ostrożnie, kurczę, blade, wiecie, że ja z takimi przeciwnikami mam największe problemy, bo są po prostu najprostsi. Dobra. I czapczabet. Dobra, rozwalonet. Co mamy tutaj? Serce. Moje serce jest w rozterce, bo tam miałem serce. Nie ma super sekretu. Gdzie, kurde, jest treasure room? Gdzie do jasnej ciasnej jest treasure room na tym, kurde, piętrze? Ło! Ale żem, kurde, ominął to! Mistrzowsko po prostu. Łops! No. Dobra, muszę uważać na potęgę. Ohuhu. No nie! No kurde, czemu? Dobra, w sumie na tym piętrze i tak mam 16% tylko na ten, na Devil Room, więc no to nie ma co. Ja pierdyle, 99 bomb, 99, no pięknie, ładnie. Dreamcatcher, wezmę sobie. Ciebie, kurde, bump. Zwiększasz mi szansę poniekąd. I wiecie co, tak szczerze, ja mogę robić teraz najgłupszą rzecz, czyli wysadzać po kolei każdego grzyba, licząc, że za którymś będzie się one-up chował. Okej, to one-shotuję, jak walnę całą tą serią pocisków. Dobra, co mamy? Judgment! Oh. Nope. No nie, no kurde. I czemu? Zwiększyłem sobie szansę na Angel Room. Angel Roomy dzisiaj nie obchodzą mnie w ogóle, słuchajcie. Nie obchodzą. Nie interesują. Ja tam nie będę szedł. No chyba... No chyba, że coś fajnego będzie. A w sumie jak mam wiedzieć, jak kurde nie wejdę, nie? Dobra, w sumie... Mam pomysł. Skoro idę już na bossa, a mam tutaj serce za darmo, tak czy siak, 9,50 damage'a. No to przynajmniej... O Jezus, tu jest kamuflażowy ten. I w ogóle, poprzednie materiale, słuchajcie, mówiłem, w ogóle mam idealny przedmiot na tego bossa. Wspominałem wam, że nie wiedziałem, czy camo kit nie robi tego specjalnego efektu. I w komentarzach dostałem odpowiedź, że tak, to działał tak camo kit. Więc dziękuję za odpowiedź. Tak się spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale jest coś, czego się nie spodziewałem, czyli buff słabszych itemów tutaj był. Jakiś, definitywnie. Ja nie byłem tego świadom, bo ja szczerze trochę nie grałem w Isaaca. Bo miałem sobie przerwę, powiedzmy, jaką nie taką. Dobra, dajcie mi proszę jakiegoś kurde grzyba fajnego. One up, nie wiem. Czerwony grzybek, cokolwiek. O nie, czemu wy?
Przydałby mi się teraz pyromaniak, kurde. To bym tak totalnie, kurde, wymiatał teraz. Mógłbym się healować, używając bomb. Na tej postaci to by było chore połączenie. Dobra, najpierw bombki. Pyk. Fajnie, że damage dostaliśmy, kurde, bele. Tam pójdziemy za chwilę, w sumie już. Będzie dobrze się przejść. Bo nie mam co prawda zamiaru za bardzo tutaj grać. Chociaż jakbym dostał serca, ale gunwo, nie no. Wy se kurde jaja robicie, naprawdę? Naprawdę to wybuchło? Dobra, przynajmniej kurde zwiększyłem sobie damage i odzyskałem moje HP bardzo pięknie, bardzo ładnie, kurczę leblade. Dobra, digleciki. Ło kurde bela, a ty mi tu wyskoczyłeś. Dobra, rozwaliłem 3 jednym strzałem, wow. Generalnie, do tego itemu, tak sobie myślę, co by było teraz spoko dostać, kurczę, wiecie, żeby taką combo zrobić, no kurde, Brimstone to oczywiście, nie? Chociaż nie pamiętam, jak Brimstone na tym działa, czy on ma jakąś synergię z Monstro Love? Nie pamiętam, ale wiem, że jest jakiś item, który ma mega. Ipecac na pewno działa fajnie. O nie, to było głupie, zapomniałem, że ja nie mam czerwonych serc, tylko mam już inne. Dobra, co to jest za poziom w ogóle? Cavesy dwójki. Cavesy to chyba jeszcze nie jest walka z matką, nie? To depsy dopiero są. To ja bym sobie wszedł na walkę z bossem, ale nie ma super secretu. A, już byliśmy w super secrecie. O kurde, bele. Trochę nie... Niedobrze. O kurde, walona fistula. Łacie kurde w ciule. Dobra, pięknie, udało się nawet nie dotknąć czerwonego życia. No i teraz pewnie dostanę Angel Room. Nie, nie dostałem nic, okej. Okay. Modorok? Nie. Dobra, powiedzmy, że to zaakceptuję. I teraz tak, planetarium nie wiem, czy mam odblokowane. Nie wiem, czy to trzeba odblokować, nie pamiętam kompletnie. Obstawiam, że jest taki wymóg. Ale na szybko przebiegniemy się, słuchajcie, po piętrze. No mówię, tragedia po prostu, bo chciałem, kurde, dzisiaj Izezela sobie odblokować. Liczyłem na niego, szczerze mówiąc. No bo tamta postać chociażby przy odblokowywaniu... Boże, chyba alternatywnego... Nie, przepraszam, Forgotena, tak. Zapomnianego odblokowujemy przy użyciu Azazela bez większego problemu. Dobra, pigułka, are you a wizard? Podziękuję. Dobra, jest Kasiora. Są 4 grzyby tutaj. Ja rozwalam co jak wleci, kurde bele, bo jedno, że piguły mogę dostać tutaj, jakieś balls of steel. Puberty. Lock up, okej. Okay. Zwiększone szczęście jak najbardziej, spoko. Mówię, a nóż widelec, gdzieś mi grzybny item wyleci i kurde, będzie fajnie. Range down, podziękuję. Lil Chub. Lil Chubby właściwie. Dobry item. Hive Mind, będziesz chyba powiększał z tego, co pamiętam. Nie, ty go nie powiększasz, ty powiększasz pająki i takie inne, dobra. A propos pająków, to ja sobie wpłacę w sumie kasiorkę. Tak, żeby mieć w razie czego tą dyszkę odłożoną. Ja chyba Are You a Wizard wolę sobie wziąć do ekwipunku. Nie chce mi się zwiedzać całego piętra. Nie sądzę, że jest mi to potrzebne. Tu już wysadzałem. Bombek mam dalej 69, więc... magiczna liczba po prostu. Are You a Wizard w ogóle działa przy tym? Nie. Okej. Okay. Czyli Are You a Wizard działa tylko i wyłącznie... na łzy. Nie działa, kurczę, leblade na te, na pociski ustne. Skaczemy więc na dół. Sobie kawkę popijam, kurczę, lebladę. No ale mówię wam, widzę, dzisiaj tak tragicznie spałem. Miałem lekkie, szczerze mówiąc, problemy z żołądkiem, kurde lebele. I nie wiem, coś mi po prostu zaszkodziło. I kurde bele, no przykro mi się zrobiło, aż kurde. Bo myślałem, że dzisiaj to nie będzie nic ze mnie po prostu energią, ale wyspałem się, kurczę, jako tako. Słabo, bo słabo, ale się wyspałem minimalnie. I kurde, wstałem, siadłem sobie do robienia filmów, tak żeby wszystko było. Oczywiście dalej staram się rzucać daily od dłuższego czasu. Samo naprowadzające bombki, o Jezu. Ty mi dajesz chyba itemy związane z ładowaniem, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, ty mi próbujesz tą łapkę naładować, ale kurde, to mi nic nie da, chłopie. Dobra, przyjdę do ciebie może z jakimś innym itemem. O Jezus, czy to jest... No proszę bardzo, mam trochę kasiory. Ja bym bardzo chciał jakiegoś Spirit Hearta. Rozumiem aluzję. Aha, czyli się pinko generalnie.
Szczęście jeden nie upoważnia mnie do otrzymania żadnego Spirit Harta. Dobra, idę za ciosem, ciebie też rozwalę już sobie. Nie chce mi się tutaj wracać, a zawsze jakieś dolce odzyskam przynajmniej. Dobra, siemanko. Mój Lil Chubby mógłby w sumie ładnie cię przeciąć, bo ty, kurczę, blade, masz segmentowe ciało. Ale kurde, tak ciulowo celowałem raczej. Dobra, co mamy? Are you a wizard? Super, będę czarodziejem. Harry, jesteś czarodziejem, zech. O kurde, oberwałem. Dobra, wiecie co, robimy ze Spirit Karty? Kurde, aż 3 daje! Ty, zapomniałem, że to aż tyle HP daje. Mega ciulowe jest to, że mam 2 itemy Gapiego, kurczę. A jeszcze żadnego Devil Room od dłuższego czasu nie miałem. No jak dostanę Angel Room, to chyba już tutaj nie mam co odpuszczać, szczerze. Chociaż, kurde, jeszcze trochę jest przed nami rozgrywki. Dobra. O Jezu, na Hunta się, kurde, wbiłem. Dobra, ty, kurde, ciulu tej. Weźmy sobie bumbki. Poszukajmy. A nóż widelec. Ale wydaje mi się, że tutaj nic nie będzie, niestety. Średnio, bo średnio... O kurde! Niefajnie. Dużo łapek. Trochę ciasno mi tu, kurde. No i wleciała w górę. Niedobrze. Dobra, cyk. Ja jeszcze raz próbuję oczywiście sobie jakiś sekrecik znaleźć. Ale tutaj też nie ma. Okej, okay, na dzień dobry. O Jezu, teraz czaby bany się przydał bardzo. Bo ty ładnie, kurcze, blade, masz to, że ty przechodzisz przez przeciwnika, kurde. Jezus Maria. O nie, kurde! Oberwałem. Dobra, muszę używać ciebie. Muszę pamiętać, że on też może strzelać przy okazji tą głową z tyłu. Więc może być niebezpiecznie, jakbym oberwał więcej razy. Okej. Okay. Jezus Maria, jeszcze duch, kurde, nam się trafił. Dobra, pięknie, muszki. I jest serducho za free. To mi się, kurde, podoba. Za darmo to idealna cena. Weźmy sobie tutaj, rozwalmy, kurczę, lebladę. Pięknie, ładnie. I dostaliśmy efekt spowalniający. Jak przeciwnik na to wejdzie, będzie wolniejszy. Takie sobie, szczerze. Chociaż przy bossach niekiedy się przydaje. No i oberwałem sobie, pięknie, ładnie. Zresztą, kurde, damage będę miał przynajmniej, nie? Jezu, nie widziałem nawet. Co my tutaj mamy? Double Moon, okej, okay, czyli... Podwójny Secret Room? Czy jak to działało? Kurde, ale obrywam. Chyba tak działało, że na kolejnym piętrze będę miał 2 Secret Roomy. W sensie te zwykłe i chyba Super Secret. Nie pamiętam, naprawdę. Dobra, na razie mogę sobie zrobić tak. O, i to mi jeszcze pająki spawni. O tym zapomniałem kompletnie. Ohoho! Magic Mushroom, słuchajcie. Pięknie, ładnie. Bombs Archi, mam 47 kluczy. Czy wy żartujecie? Jedyny minus, jestem większy. Mega plus, większy damage, większy range, większy speed, więcej HP. Kurde wele, to był idealny item. No mówię, teraz to mi do szczęścia potrzebny jest, słuchajcie, jakikolwiek item Gapiego. Item Gapiego i jestem w pełni zadowolony. I mogę już, kurde, powiedzieć, już mogę wtedy powiedzieć, słuchajcie, serce będzie, kurde, w rozterce, jak do niego przyjdę. Nie ma po prostu innej opcji. Okej. Okay. Welcome Hunt. O, pepaje tutaj sobie skakały, dobra. Pruberty. Z tego co mi się kojarzy, Pruberty chyba daje jakąś przemianę, jak użyje 3 razy. Tylko nie wiem, czy to nie trzeba użyć 3 razy na jednym piętrze. Dobrze, mamy sklep. Takie sobie. Wysadziłbym to. Dobra, nie zniszczyło mi tego. W ogóle nic nie dropło. Ale pech. Jesus. Dobra, trochę kasy, kurczę, blade odłożyłem. Dobra, pięknie, ładnie, przechodzimy. I Mr. War. O nie, 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 to jest bardzo niebezpieczne pomieszczenie. Jak ty, kurde, bomby spawnujesz. Angel Room, no zesrałbyś się, no dobra, idziemy, kurde, do Angel Roomu. Book of Revelation, dobra, rozwalimy sobie anioła. O, czekaj, ja nie mogę ich na razie rozwalać, bo nie odblokowałem sobie nic z tym związanego, fucking way. Zmarnowane piętro, szczerze powiem. Teraz nie wiem, czy w ogóle mam szansę na kolejnym. No i jeszcze ile pięter przed nami? No mamy jeszcze 3 szanse, nie? O nie, nie sprawdziłem, co dostanę. Kurde bele. Death, Magician, to jest fajne. The Stars, o! Devil i The Stars. Kurczę, The Stars bym sobie zostawił, bo zawsze będę mógł wyjść sobie z Boss Rusha w razie W. To co? To ja The Devil sobie wezmę. Muszę tylko pamiętać, żeby się tutaj wrócić później.
Dobra, czy to działa tak, że ja za każde pomieszczenie respię sobie, okej. Okay. Range upik, fenomenalnie. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Zawsze jest szansa minimalna, ale jest na item Gapiego. Z tobą mi się nie chce handlować, ale dobra, przeżyj. Przeżyłeś tą bombę, no to pff, nie będę na ciebie polował dodatkowo. Nie będę aż taki okrutny. O kurde, prawie dostałem. I w ogóle mam nadzieję, słuchajcie, że jakkolwiek mój sposób grania zaczął się polepszać z każdym materiałem. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale wiecie, ja sobie mogę wmawiać, no bo to jestem ja i ja będę sobie, wiecie, starał sobie, że tak powiem, podbudować ego, że lepiej mi idzie niż za pierwszym materiałem. Ale staram się, słuchajcie, wyciągać wnioski po przegranej. No, tym razem miałem mega farta. Okej, okay, strasznie dużo przeciwników. Ojoj, tu jest kurde ten respiący się szkielet. Nie podoba mi się to. Jeszcze, że ty kurde przeżyjesz. Dobra. Mamy tu sklep. Mamy tu sklep, ale przede wszystkim mamy tu przeciwnika, w którego prawie wbiegłem sobie z pełnej parówy. Dobra, siema. I pytanie, co to będzie za... Aha, już jesteśmy na matce, tak? Tak. Co to będzie za przeciwnik? No, zaskoczyłbym się, jakby było coś innego. Dobra, sklep. Mamy kompas, ale kompas mnie to zwisło. Czemu ty, kurde, tak gównia nie działasz, chłopie? Nie mogę tego wysadzić, kiedy jest zacięte? O, proszę, o tym nie wiedziałem. No to dobra, no. Kurde, treasure roomu jeszcze mogę poszukać. Jakichś sekretów albo coś, okej. Okay. Łapcie mamki. Mamma sita, ty mnie, kurde, nie łapita tutaj. Dwie łapecje. Jedna rozwalona, dobra, jeszcze jedna będzie spadać. Ja se tu krząknę. O kurde, bele, coś mi przytkało nozdrza. O, pieniążek był. Bierę. Czy tu jest secret? A, ja nie mam bombek, świetnie. Zarąbiście, dostałem 99 bomb i co z nimi zrobiłem? No kurde, wielkie jedno jajco, szczerze mogę powiedzieć, bo... Mega peszek, powiem wam tak. Dwa i to, kurde... Tutaj mam akurat dwa secret roomy, nie? Z tego co kojarzę. W sensie dwa moon roomy? Nie wiem, kurde bele, ale to chyba sprawiało właśnie, że są dwa secret roomy. Mogę spróbować tutaj. No jajco, chyba jeszcze w ogóle źle wysadziłem to. Kurde. Cyfer, zdupiłeś na potęgę, dobra. No, przestań do mnie, kurde, te, no pająki! Sus! Moi sojusznicy są sus. O Jezus, nie, ty będziesz miał ten, wypadający mózg, dobra. E, spokój tam, piżamy. Będą mi, kurde, skakać cwaniaczki. Dobrze, mam to spowolnienie, nie? Dobra, last przeciwnik, siema, i Chubby cię rozwalił. Mam dwa pomieszczenia. To chyba sprawia, jeśli dobrze pamiętam, że przeciwnicy się rozpadają. Dobra, co my tutaj mamy? The World, Zawardo. I mamy dwa secret roomy. O nie, kurczę, dobra. Biorę sobie fulla. Biorę sobie fulla, znam całe piętro i rozkład pomieszczeń. Mam nadzieję, że jakoś zdobędę bombkę może na bosie. Wiem, że mógłbym sobie na maszynie pograć i jest szansa. Jezu, za mi się odbija sałatką, kurde bele. Kupiłem sobie trochę sałatki, słuchajcie, ziemniaczano-cebulowo-jajkowej, tak, nie będę mówił jaka. Ale cytując pewien stand-up albo kabaret, po ichniemu, sałatka, że tak powiem, więc pewnie się domyślacie, co może być ta sałatka, jak nie, no to wasz problem, opisałem wam skład, możecie sobie ją odtworzyć i ten, i powiedzieć mi, co to była za sałatka. I się mi właśnie nią odbija, kurczę, blade troszkę. No ale mówię, miałem mega ochotę po prostu na sałatkę. A mam taki fajny, kurde bele, sklep, w którym mogę sobie kupić taką domowej roboty nawet. Kurde, brak devil roomu, bo strasza w ogóle przegapiliśmy. Kurczę, blade. Dobra, idziemy na kolejne piętro. Nie ma co tutaj siedzieć. Ostatnia szansa tak naprawdę. No dobra, dwie w sumie są jeszcze. Ewentualnie jeszcze mogę iść do... Może nie do Hell, tylko do... Dark Deepsów? Boże, nie pamiętam, jak się nazywa piekło. Kurde bele w tej grze. Ale to pomieszczenie zdecydowanie zasługuje na jedno z jego imion. Jezu, te laserowe oczy to są straszne po prostu. Dobra, podwójne skupienie, panie kurde cyfer. Bo tutaj już nie jest tak malowniczo-kolorowo. Tu już tracisz więcej HP, nie dziękuję. Chociaż zawsze mogę się wrócić w razie W. Dobra, Chubby bany. Słuchaj, o Jezus, o no. Dobra. Tu coś będzie.
Myślałem, że wiecie, bombka się zrespiła, kurde, będzie takie, że ten, że miała naprowadzić, że coś jest, ale jednak nie. Dobra, aniołki, doppelganger, który na szczęście nie jest problemem, bo mamy ładowany atak, a on nie za bardzo wtedy wystrzeliwuje. Czy ja chcę wejść do Curse Roomu? Niekoniecznie. Ewentualnie, wiecie co, pokonamy bossa i wejdziemy sobie do Curse Roomu. Jezus Maria, przestańcie we mnie nawalać. Dobra, te czaszki wystrzeliwują obszarowo lekko. I te macki chyba nic nie robią z tego, co pamiętam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze, mamy kluczyk. Treasure Roomu nie mamy co szukać oczywiście, bo tu już ich nie ma i już nie będzie żadnych Treasure Roomów. Jedyne, co mogę liczyć, to to, że dostanę, kurde, Demon Deal. No to jest, kurde, jedyna opcja, że coś fajnego jeszcze zgarnę. Aczkolwiek jest jeszcze, kurde, ten pokój. I to jest... To jest ryzyko, kurde, może później. Wiem, że mogę item z Angel Roomu dostać tam. Omygy. O kurde, dwie bomby potrzebuję i będę mógł sobie wziąć tego Spirit Hearta. A wtedy na pewno pójdę skorzystać z tamtego, kurde, pomieszczenia. No już na pewno to nie. O Jezus Maria, co to jest? Co to jest za pomieszczenie? Ale tragedia po prostu, dobra. Muszę je, kurde, wszystkie rozwalić. No ale na szczęście one nie atakują, jak mówię, to te ich wersje takie bardziej żółte są agresywne, a te to tylko stoją, kurde. I na nie się można co najwyżej chyba nadziać. Dobra, dostałem bombki, więc fajnie. I wiecie co? Tak między nami! Ja skorzystam, słuchajcie, z tego, że mamy Sacrifice Room. Ja z tego skorzystam, mam tu serce dodatkowe. Poświęcę jedno czerwone serduszko na odnowienie sobie 3 punktów HP. No debil. To inaczej się nie da. No i próbujemy, że tak powiem, jakiś tu item dostać. 2. Jeszcze trochę. Muszę jeszcze trochę zbić. Kurde. You feel bliss. Dobra, to już będzie chyba to. Jeszcze nie? Balls of Steel? Jest Balls of Steel! Dobra, serce się zwróciło. Dostaliśmy bombki. O Jezus, anioł się zrespił, dobra. Dostaliśmy klucz, w ogóle... Przepraszam bardzo, ale anioły przed chwilą nie chciały działać, tak? Dobra, tu będzie jeszcze jeden anioł. No to kurde, robimy sobie klucz, nie? I tak nie mogę przejść nigdzie niżej, bo nie mam ani Polaroida, ani tego. Ale może coś odblokuje, kurde, w ten sposób. Dacki! What? Dobra, aż 2 unlocki. I teraz już nie używam tego jeszcze raz, bo się bym teleportnął, słuchajcie, na Dark Room bodajże. Dobra, zużyję sobie jeszcze jedno serce, niech mi będzie. Czy mi się to opłacało? 17 damage'a w serc, kurczę, no. Ała, wydaje mi się, że HP aż tak bardzo nie potrzebuje. W sensie, że mam wystarczająco w razie W, nawet jak Demon Deal by się trafił. Wiem już przy okazji, jaka piguła to jest Balls of Steel. To jest duży plus. Bo jeśli bym ją trafił, to kurde, na bank będę ją brał. Dobra. Skrillex? A kurde, zgadłem! W końcu walka ze Skrillexem, słuchajcie. Dawniej boss, którego nienawidziłem. Nienawidziłem go dlatego, że zawsze, wiecie, restartowałem sobie podejścia, a Skrillex jest taki, że zadać mu damage można tylko w jego ogon. Więc to nie był przeciwnik, z którym koniecznie lubiłem walczyć. Bo no, z reguły ja nie celowałem w ogon. Dobra, mamy Demon Deal. Coś fajnego? Przemiana w kota. Dobra, najpierw bierzemy The Mark. 2 przedmioty mamy. To jedyny minus. Ale mamy, kurczę blade, aż tyle unlocków. Jesteśmy gapim. Czyli mamy latanie, słuchajcie. Mam nadzieję, że dostaniemy przejście... na Seitana, szczerze mówiąc, bo chciałbym go dzisiaj rozwalić. Mamy 10 obrażeń, to tak podstawowo, plus nasze muchy, które w dodatku są, przypominam, tak jeszcze tylko przypominam, że są powiększone. Dobra, to mnie tepnie losowo. Nasze muchy i pająki są powiększone, więc mam, kurczę blade, naprawdę dobrze wszystko jest. Nie wiem, czy nie odblokowałem czasami challenge'u Spawner. Czy jakąś się tam nazywał, nie pamiętam, Jezu, nie mam bombki, dobra. Dobra, ty kurde chłopie padasz. W sumie mogę latać nad tymi kolcami. Teraz jedyne, co może mi bić na tym piętrze, to są, kurde, te czerwone kupy, nie? I w sumie kamienie z kolcami też mogą mnie bić jeszcze, ale tym się aż tak bardzo nie przejmuję. Popatrzcie, jaką mam armię much po prostu. Rotten Penny, dobrze. Świetnie, dzisiaj bardzo dużo unlocków, kurde, robimy. To jest, kurde, naprawdę dobre. Dobra, Mister Serduszko. Senior Serducho. Ty padasz, kurde, szybciej niż mogę walczyć. I o nie, nie ma przejścia niżej. Co ty gadasz?
Ale żałosne po prostu. Ja chciałem tutaj dzisiaj dalej iść, no ale dobra. Zaliczamy. Mamy trzecią walkę. Kolejny, kurde, achievement. Challenge Solar System. Fighting Baby. No dzisiaj naprawdę dużo unlocków zrobiliśmy, kurde, bele. I przy okazji serducho mamy zaloczone Samsonem, ale kurde, żadnej postaci nie odblokowałem. No powiem wam, że ja chyba tak szczerze zobaczę. Może na najbliższym streamie wezmę się za odblokowanie Azazela, bo chciałbym nim zagrać na kolejnym materiale. No i co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, no i miłego dnia. Cześć!